Pyszny, słodki miód jest postrzegany jako samozdrowie. Nasze babcie i mamy chętnie stosują go przy przeziębieniu, na kaszel, na katar, na gorączkę i zapobiegawczo w czasie jesieni i zimy, żeby nie zachorować. Pytanie, czy to rzeczywiście ma sens? Czy miód naprawdę jest tak zdrowy, jak powszechnie się sądzi? Czy to prawda, że miód jest zdrowym zamiennikiem cukru? Dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. A jeśli jeszcze się nie znamy, cześć, nazywam się Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrą chemii medycznej, a Ty jesteś na kanale Okiem Chemika. Rozmawiamy tutaj o zdrowiu, nauce, lekach, żywieniu i szeroko pojętej chemii. Jeśli interesują Cię takie tematy, to subskrybuj ten kanał i zapraszam na film. A partnerem tego odcinka jest aplikacja LetuShops. Skoro mamy rozmawiać o miodzie, zacznijmy od tego, czym on właściwie jest. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/63 na UE, zapamiętam, z dnia 15 maja 2014, definiuje miód jako naturalnie słodką substancję produkowaną przez pszczoły. Miód składa się z zasadniczo różnych cukrów, przeważnie fruktozy i glukozy, jak również innych substancji, takich jak kwasy organiczne, enzymy oraz cząstki stałe pochodzące ze zbioru miodu. Przyjrzyjmy się zatem, z czego dokładnie składa się miód. Mam na myśli miód bez żadnych dodatków. W 100 gramach tego produktu znajdziemy około 80 g węglowodanów, na które składają się głównie cukry proste, takie jak glukoza i fruktoza, oraz disacharydy, takie jak sacharoza i maltoza. Kolejnym składnikiem miodu, który stanowi około 18-19%, jest woda. Pozostała część składników, czyli około 1-2%, stanowią mikroelementy takie jak potas, fosfor, sód, wapń, magnez i w mniejszej ilości cynk, żelazo, jod, miedź i mangan oraz witaminy. Witamina C oraz witaminy z grupy B, a także enzymy odpowiedzialne za działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Po tej bogatej w witaminy i minerały wyliczance pewnie wielu z Was myśli, że miód jest rzeczywiście świetnym źródłem tych składników. Niewątpliwie cennych dla naszego zdrowia. Jednak ilość tych substancji w miodzie, powiedzmy sobie jasno, jest śladowa i stanowi ułamek procenta dziennego zapotrzebowania na te składniki przy racjonalnym spożywaniu miodu. W związku z tym trudno mówić o prozdrowotnych właściwościach miodu w kontekście dostarczania nam cennych witamin i minerałów, bo przy zjadaniu 1-2 łyżeczek dziennie miodu dostarczamy około promil witamin i minerałów, których potrzebuje nasz organizm każdego dnia. Jak wspominałam wcześniej, miód składa się niemal w 80% z węglowodanów i to głównie cukrów prostych. W wielu poprzednich filmach tłumaczyłam, że cukry proste generalnie powinniśmy ograniczać do minimum. Przeciętny Polak zjada kilka razy więcej cukru, niż jest w stanie zmetabolizować jego organizm. Spotkałam się nawet z badaniem, którego wyniki mówią, że w obecnych czasach spożywamy około 10-krotnie więcej cukru niż nasi dziadkowie. To tłumaczy plagę związaną z zaburzoną gospodarką węglowodanową, czyli insulinooporność i cukrzycę typu drugiego, a co za tym idzie otyłość i nadwagę. Podkreślę jeszcze raz, że miód to głównie cukier i woda ze śladową ilością mikroelementów i witamin. Nie jest on zatem zdrowszym zamiennikiem cukru, bo to wciąż w ogromnej mierze po prostu cukier. Wiele razy słyszałam i czytałam w komentarzach pod głównie swoimi filmami, że ktoś tam praktycznie nie je cukru, bo herbatę słodzi miodem, syropem z agawy albo używa cukru brązowego, który jest podobno zdrowszy od tego zwykłego białego cukru. No niestety muszę Was rozczarować, ale żaden z wymienionych zamienników cukru nie jest specjalnie zdrowszy ani mniej kaloryczny od zwykłego białego cukru. Podobnie jak w przypadku miodu, ilość cennych składników jest w tych zamiennikach znikoma i trudno w tej sytuacji mówić o właściwościach prozdrowotnych czy zdrowszych tych zamienników. A cukier niezależnie od postaci w nadmiarze szkodzi. Nie jest trucizną, ale zbyt duże jego spożywanie prowadzi do problemów zdrowotnych. Zatem jeśli jesteś fanką czy fanem miodu, no to śmiało możesz go używać, ale traktując go jak zwykły cukier, a nie turbo zdrowy zamiennik, którego można spożywać więcej, no bo zdrowy. No tak to niestety nie działa. Pewnie nasuwa Wam się teraz pytanie dotyczące tego, że przecież miodu używa się do produkcji pastylek na gardło, na kaszel i tak dalej, no bo przecież są pastylki propolisowe. Tutaj, moi drodzy, trzeba odróżnić miód od propolisu i pyłku kwiatowego. Wielu osobom wydaje się, że każdy miód z definicji zawiera propolis i pyłek kwiatowy, a tak niestety nie jest.
Propolis i pyłek kwiatowy niewątpliwie mają silne działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze oraz szereg innych korzystnych dla zdrowia właściwości, ale propolis i pyłek kwiatowy to są inne produkty pszczelarskie niż miód. Taki zwyczajny miód bez dodatków nie zawiera wcale propolisu ani pyłku kwiatowego. I tak, oczywiście, że na rynku są dostępne miody z propolisem i pyłkiem kwiatowym, ale te składniki są do nich dodawane i jest to wyraźnie zaznaczone na etykiecie, a nie stanowią naturalne składniki miodu. Jeśli rzeczywiście zależy Wam na działaniu prozdrowotnym, to wybierajcie miody z dodatkiem propolisu i pyłku kwiatowego albo kupujcie po prostu produkty z propolisem i pyłkiem kwiatowym. Są one dla nas znacznie zdrowsze, ponieważ nie zawierają tak dużych ilości cukru, za to faktycznie oddziałują korzystnie na nasze zdrowie. W aptece są dostępne np. krople propolisowe i pyłek kwiatowy bez dodatku miodu. Ok. Wiem, że wbiłam kij w mrowisko i naraziłam się teraz pszczelarzom, babciom i mamom, ale nie ma co zaklinać rzeczywistości. Miód bez dodatku propolisu i pyłku kwiatowego to po prostu cukier i dlatego nie należy z nim przesadzać. Jednak no, nie można zaprzeczyć, że miód, nawet ten bez dodatków, ma kilka zalet, które powodują, że warto go używać jako zamiennika cukru, ale o tym opowiem za chwilę. Jak widzicie, nagrywam ten odcinek w kuchni, w moim nowym domu i tak się składa, że większość sprzętów, które się obecnie w niej znajdują, kupiliśmy za pośrednictwem aplikacji Letyshops, m.in. na Allegro. Letyshops jest aplikacją do cashbacku. Jeśli robicie zakupy online z tą apką, przykładowo w Modivo, eObuwie czy wielu innych, można zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy. Już w poprzednich odcinkach dokładnie tłumaczyłam, jak działa ta aplikacja. Dzisiaj natomiast pokażę Wam kwoty, jakie do nas wróciły w postaci cashbacku za zakupy sprzętu AGD do naszej nowej kuchni. Z uwagi na to, że okap, zlew, bateria do zlewu, płyta indukcyjna, piekarnik kompaktowy czy lodówka są dość drogimi sprzętami, na nasze konto dzięki apce Letyshops wróciło około 230 zł. Jeśli macie w planach zakupy na Allegro, to uprzejmie donoszę, że z tą apką macie do końca roku podwyższony cashback do 1,6%. Aby nie zapomnieć o cashbacku, warto zainstalować sobie wtyczkę do przeglądarki, która będzie Wam o nim przypominała. Link do niej znajdziecie także w opisie filmu na dole. A my wracamy do miodu. Teraz po tej gorzkiej prawdzie o tym, że jest on po prostu cukrem ze śladowymi ilościami cennych składników, kilka słów o tym, dlaczego w mojej opinii mimo wszystko warto zamienić cukier na miód. Pierwsza kwestia to kwestia ekonomiczno-dietetyczna. Miód jest dużo droższy od cukru i rozsądniej go spożywamy z uwagi na wysoką cenę. Z tego powodu osoby używające miodu zamiast zwykłego białego cukru często słodzą mniej. Po prostu, gdy słoik z miodem zbyt szybko się kończy, działa to trochę na wyobraźnię i osoba, która posłodziła tę herbatę dwoma łyżeczkami cukru, raczej użyje jednej, a nie dwóch łyżeczek miodu. Jest jeszcze jeden powód, dlaczego słodząc miodem sumarycznie zjadamy mniej cukrów prostych, niż gdy słodzimy zwykłym cukrem. Zarówno cukier, jak i miód zawierają glukozę i fruktozę, tylko że w miodzie zawartość fruktozy jest większa. A to powoduje, że miód jest trochę słodszy i używamy go mniej. Gdy porównamy kaloryczność miodu i cukru oraz dodamy do tego fakt, że jedna łyżeczka miodu odpowiada około dwóm łyżeczkom cukru pod względem słodkości, to bilans zdrowotny mamy na plus. Jedna łyżeczka miodu, czyli około 12 gramów, to 35 kilokalorii, podczas gdy dwie łyżeczki białego cukru, czyli około 10 gramów, to około 40 kilokalorii. Niby niewielka różnica, ale jednak różnica jest. Druga sprawa dotycząca zalet miodu jest taka, że jego produkcja pochłania wielokrotnie mniej wody i energii niż produkcja białego cukru, co jest nie bez znaczenia dla naszej planety. Ślad węglowy produkcji miodu również jest wielokrotnie mniejszy niż w przypadku produkcji zwykłego białego cukru. I trzecia sprawa to działanie przeciwkaszlowe oraz przeciwbakteryjne, co może stawiać niektóre rodzaje miodów jako alternatywę dla antybiotykoterapii. Z badań, ale niestety dość słabej jakości, wynika, że miód podawany na kaszel rzeczywiście pomaga, ale w mojej opinii jest to wynik działania powlekającego śluzówkę gardła, a nie działania składników w nim zawartych. Mam na myśli to, że miód osłania uszkodzone komórki śluzówki gardła, przez co odruch kaszlowy jest rzadszy i generalnie większość badań donosi, że tak działają wszelkie syropy na kaszel. Czyli działa w nich głównie cukier, który jako lepka substancja osadza się na śluzówce,
ale do tego wrócimy jeszcze w osobnym odcinku. I ostatnia kwestia, która w mojej ocenie przemawia na korzyść miodu w starciu z cukrem, to to, że kupując miód i produkty pszczele, przyczyniamy się do istnienia pasiek pszczelich. A to jest bardzo ważne, bo bez pszczół nie byłoby życia na ziemi. Zapylacze odgrywają dużo większą rolę w ekosystemie, niż mogłoby nam się wydawać i istnienie pasiek, a co za tym idzie, więcej pszczół pod opieką jest jak najbardziej na plus dla środowiska, bo dzięki temu pszczół jest po prostu więcej. Greenpeace od 10 lat prowadzi akcję Adoptuj Pszczołę. Ja już zaadoptowałam ich całkiem sporo, więc jeśli chcecie przyczynić się do ochrony pszczół, to możecie to zrobić również w taki oto sposób. Ponadto na stronie Greenpeace możemy przeczytać, że zapylanie roślin to jeden z najważniejszych mechanizmów pozwalających utrzymać życie na ziemi. Praca pszczół, motyli, trzmieli i innych zapylaczy pozwala rozmnażać się ogromnej liczbie roślin będących pożywieniem zwierząt i ludzi. Niestety owady są jednocześnie jednymi z pierwszych ofiar trwającego kryzysu ekologicznego. Populacje wszystkich owadów na świecie drastycznie zmniejszają się. Ubywa ich 8 razy szybciej niż gadów, ptaków i ssaków. Jeśli ten trend się nie zatrzyma, w ciągu najbliższych 20-30 lat może zniknąć prawie połowa gatunków owadów. Odpowiadają za to m.in. stosowane w rolnictwie pestycydy, kryzys klimatyczny oraz niszczenie i fragmentacja naturalnych siedlisk. Zniknięcie tak wielu gatunków owadów będzie oznaczało potężną katastrofę klimatyczną. Razem z zapylaczami znikną zapylane przez nie rośliny, później zwierzęta, które się nimi żywią. Ten proces już się rozpoczął, a jego skutki odczują również ludzie. Także, moi drodzy, również z tego powodu warto kupować miód zamiast cukru. Im więcej miodu będziemy kupować, tym więcej będzie pasiek, a zarazem pszczół. Dodam tylko na koniec, że według badań ONZ pszczoły zapylają około 71% gatunków spożywanej przez nas żywności, w tym 84% roślin uprawnych. Jeżeli doprowadzimy do wyginięcia tych owadów, ceny żywności pójdą w górę, a będzie to spowodowane tym, że będzie jej mniej, a co za tym idzie, będzie ona trudniej dostępna. Okej, na koniec standardowo zapraszam Was do wypróbowania mojego kursu chemii online dla maturzystów i nie tylko. Chemia w próbówce, krótkie lekcje bez lania wody, mnóstwo zadań z pełnymi rozwiązaniami oraz możliwość zadawania pytań pod filmem i zadaniami w lekcjach, na które ja sama odpowiadam, to tylko niektóre z zalet tego kursu. Z naszej platformy skorzystało już ponad 7 tysięcy uczniów. Dla naszych widzów mamy 10% rabat na subskrypcję z kodem OCE2021. Pamiętajcie również o tym, że możecie mnie złapać na Instagramie oraz na Facebooku. Linki zostawiam Wam w opisie filmu na dole. Link do apki LetiShops oraz wtyczki także zostawiam Wam w opisie. A ten, kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu: dotrzemy za 40 minut, a w schowku masz płatki. Zwykłe czy z miodem? Zmieszałam. Nic dziwnego, że masz powodzenie. Do zobaczenia. Cześć.